Palenica, godzina 5:11. Zaczynamy. Witam Was w kolejnym odcinku. Znowu jestem w Tatrach. Dzisiaj będzie jednak coś nieco innego. Nie będzie chodzenia poza szlakiem, nie będzie wspinaczki. Będzie natomiast przejście, o którym marzyłem od dobrych paru lat. Będę chciał przejść całą Orłą Perć i wejść na Rysy w ciągu jednego dnia. Teoretycznie ponad 40 km, 3600 przewyższenia, prawie 24 godziny chodzenia. Mam jednak nadzieję, że się uda szybciej. Osobiście stałem na coś koło 15. Pierwszy odcinek asfaltowy to jest ten uwielbiany przez wszystkich szlak na Morskie Oko. No ale gdzieś już tam mam Wodogrzmoty Mickiewicza i zaraz później odbijam do Doliny Pięciu Stawów. Wodogrzmoty Mickiewicza, pierwsza większa atrakcja na tym szlaku. To były Wodogrzmoty, a ja teraz idę w to miejsce i odbijam w prawo na zielony szlak prowadzący do Doliny Pięciu Stawów. I na zielony szlak. Do tej pory było praktycznie płasko. Tu przez chwilę będzie nieco stromo. Warto uważać, żeby się za szybko nie zajechać, bo na tym przejściu to jedną z kluczowych rzeczy będzie odpowiednie rozłożenie sił. Jest 5:40, więc dojście do Wodogrzmotów od parkingu w Palenicy zajęło niecałe pół godzinki. A tu naprawdę ładny teren. Ja się muszę dostać gdzieś tam. Jeśli dobrze pamiętam, to będzie moje 5. przejście Orłej Perci i 4. wejście na Rysy. Ale to są bardzo fajne miejsca, więc zawsze chętnie tam wracam. Jedyny problem to, że ludzi jest dużo. No i się zaczyna podejście do schroniska. Tu jest rozdroże szlaków, dwa warianty do schroniska. Idziemy przez Świklawę, bo jest krócej i w sumie ładniej. Jeden z najsłynniejszych i na pewno najładniejszych polskich wodospadów. Jestem w Dolinie Pięciu Stawów. Godzina 34 minuty od startu wycieczki z parkingu w Palenicy. Tam jest schronisko, ale nie będę tam szedł. Idę od razu na Zawrat. Tu można odbyć na Krzyżne. Tym szlakiem będę wracał z Orlej. A teraz idę na Zawrat, gdzie mam jakąś godzinę. Kolejne rozdroże. Tym razem jest to odejście szlaku na Kozi Wierch. Choć ten jest akurat od kilku tygodni w remoncie. Zaraz będą jeszcze dwa podobne skrzyżowania ze szlakami na Szpiglasowy Wierch i Kozią Przełęcz. O właśnie. Tu jest początek szlaku na Szpiglas. Jest i żółty szlak na Kozią Przełęcz. A ja zaraz kończę tą w miarę płaską część przejścia przez Dolinę Pięciu Stawów i zacznę podejścia, które najpierw zaprowadzą mnie na drugą stronę masywu Kołowej Czuby, a potem docelowo na Zawrat. No i się zaczyna do góry. Choć i tak to jest dużo mniej stromy wariant niż to podejście z Kuźnic. Tu już się nam Zawrat pokazał. Myślę, że z pół godziny i uda mi się tam dotrzeć. Ostatnie metry na Zawrat. Jest Zawrat. 2:28. Dobra, chwila przerwy i ruszam na Orlą. Mam nadzieję, że nie będzie korków. Myślę, że spokojnie jest do zrobienia w 3, może 3,5 godziny. Szkoda, że pod słońce. Tu mamy pierwsze łańcuchy. Generalnie dzisiaj zasady są takie, że mogę korzystać z żelastwa, choć tu akurat nie trzeba. Cześć. Tam mamy mały kozi, czyli pierwszy szczyt zdobywany po drodze. Kolejne łańcuchy i zaraz będzie wejście na mały Kozi Wierch. Te łańcuchy w sumie nowe są. Chyba tu był remont niedawno. Jest mały Kozi Wierch. Tam jest wielki Kozi Wierch. Albo po prostu Kozi Wierch. Przy czym najpierw trzeba zejść tam na Kozią Przełęcz. Ach, tu jest zejście. Ach, nie wiem, po co tu tyle tego wisi. Ale dobra. Miałem sobie dzisiaj pozwolić na korzystanie z żelastwa, więc niech będzie, dla bezpieczeństwa i zwiększenia szybkości przejścia. Pamiętam, że jak ostatnio szedłem ten odcinek, to tutaj chyba z 20 minut straciłem w kolejkach. Dziś na szczęście jest w miarę pusto. No i zaraz się zrobi łatwiej znowu. Póki co wszyscy mili pozwalają się wyprzedać. Nawet klamerki dali. Dobra, bez zbiegania, bo trzeba kolana oszczędzać. O, to jest ten piękny chłopek. Ta się nawet rusza, aczkolwiek wytrzyma. Jestem teraz na trawersie Zamarłej Turni i o ile dobrze kojarzę, to lada chwila będzie drabinka. Tak, jest drabinka. Nie ma zatorów na szczęście. Okej, to jedziemy na drabinkę. Ciekawe, czy dalej się chwieje. A, no oczywiście, że się chwieje. Straciłaby sporo uroku, gdyby się nie chwiała. No i zaraz będzie Kozia Przełęcz. Dobra, jest Kozia Przełęcz. Jeszcze trochę na dół, a potem zaczyna się podejście w stronę Koziego Wierchu. Dobra, zejście zakończone. Teraz do góry. Trochę klamer. Dziękuję. Tu chyba przez chwilę będzie łatwiej. A, no i znów do góry. Uwaga, o, mokre. Mokre, mokre. Wow. Trzeba uważać. No i zaraz kolejne wyprzedzanie. A dzięki. Nagrywasz, mówisz? Nagrywam. Powiem ci, że na telefonie to potem tego nie widać, tego efekt. Tu się zawsze korkuje. Mgła zeszła strasznie nisko. Aha. Zszedłem za nisko, później nie mogłem się w ogóle odnaleźć. Miałem widocznie parę metrów raptem. Można wyprzedzić was? Dzięki bardzo. No i tu już jest chyba podejście na Kozi. To już chyba końcówka na Kozi. Tak, to jest Kozi Wierch zdobyty po niecałych 50 minutach od Zawratu, więc całkiem fajnie poszło. Teraz ruszam w kierunku Żlebu Kulczyńskiego, no i będę się kierował na Granaty. Tak właściwie to ten najtrudniejszy odcinek Orłej Perci mam już za sobą, więc pod względem technicznych trudności teraz będzie już tylko łatwiej. Tylko zaraz pewnie jakąś przerwę na jedzenie będzie trzeba zrobić, bo nie chcę zaniedbać tego aspektu wycieczki. Tam była fajna lita skała, to jest trochę kruchego terenu. A jeśli chodzi o mój drugi dzisiejszy cel, czyli Rysy, no to one są tam, więc jeszcze niezły kawał drogi tam mam. W tym miejscu się szlaki rozdzielają. Orła Perć idzie prosto, czarny szlak z Koziego Wierchu do Doliny Pięciu Stawów skręca w prawo. Tutaj. O, jeszcze kawałek tam i będzie skręt do Żlebu Kulczyńskiego. Okej. I teraz to już na pewno tutaj odbijam w lewo i skręcam do Żlebu Kulczyńskiego. No to zejście do Żlebu Kulczyńskiego teraz. Pewnie kilkanaście minut. Potem będzie wyjście ze Żlebu w prawo i podejście pod tak zwany kominek pod Czarnym Mniszkiem. Też fajne miejsce. Fajnie, bo tu już chyba jestem sam. Za Kozim zdecydowanie mniej ludzi. O, tu się już chyba będzie wychodzić ze Żlebu. No tak, czarny szlak do Koziej Dolinki prosto, czerwony Orła Perć w prawo. No i teraz będzie taki fajny odcinek prowadzący przez kominek pod Czarnym Mniszkiem. Ludzie mówią, że to jest trudne miejsce, ale tak naprawdę to nigdy nie widziałem tu niczego szczególnie wymagającego. Zaraz sami zobaczycie. Tak to wygląda do góry, a ja myślę, że dla zabawy sobie przejdę bez dotykania żelastwa. Tak naprawdę zwykły 0+. No i tyle, jak widać nic strasznego, a tam już są 3 granaty. Zadni, pośredni, skrajny. Myślę, że maksymalnie pół godziny i będę na skrajnym. W sumie to fajnie się chodzi po Tatrach z lekkim plecakiem, bo ostatnie wycieczki to wymagały noszenia tych wszystkich lin, uprzęży, ekspresów i tak dalej. A dzisiaj po prostu trochę picia, jedzenie, kurtka przeciwdeszczowa, parę gadżetów i można iść do góry. Zaraz będzie szczyt zadniego Granata. Jest zadni Granat, jakieś 3,50 od startu z Palenicy. A patrząc na start od Zawratu, no to jakieś niecałe godzina 25. Przerwy nie robię, w sumie po co. Ruszam od razu na pośredni, a potem dalej skrajny Granat. Dobra, przejście między granatami jest w zasadzie łatwe, pomijając taki jeden odcinek. To jest taka szczerbinka metrowej długości, chyba nawet niecałej metrowej długości. Ale jest nad nią łańcuch, więc robi się to szybko i bezproblemowo. To trzeba trochę zejść pomiędzy każdym z granatów. Zadni Granat z tyłu, a ja kończę podejście na pośredni. Jestem na pośrednim Granacie. Tu jest wierzchołek, a ciąg dalszy drogi prowadzi tędy. Znowu trzeba trochę zejść, a potem kawałek do góry, tu troszkę bardziej stromo. Tutaj wracają łańcuchy i zaraz będzie szczerbinka. Pięćdziesiąt centymetrów nad przepaścią. I tyle. Teraz jeszcze w dół, a potem już cały czas w górę, aż na skrajny Granat. Dobra, zszedłem co trzeba było. Teraz pora odzyskać wysokość. Ostatnie metry podejścia. Jest skrajny Granat. 4 godziny i 4 minuty od startu, czyli jakaś godzina 45 od Zawratu. W sumie nie ma jakiegoś większego zmęczenia. Trzeba po prostu iść tam, w stronę Krzyżnego. Dobra, chyba pora włożyć tę kamerę na głowę z powrotem. Łańcuchy na zejściu ze skrajnego za mną. Tutaj na chwilę mam zwykły chodnik, ale z tego co pamiętam, to zaraz się pojawią kolejne segmenty. Tych łańcuchów na Orlej Perci to jest naprawdę mnóstwo. Tu będzie chyba najbardziej kruchy odcinek całej Orlej Perci. Ale żwirek. No, pamiętam, że kiedyś to był dla mnie jeden z najgorszych odcinków całej Orlej. Teraz idzie bardzo sprawnie. Drabinki na Orlej są dwie. Zawsze się słyszy o tej nad Kozią Przełęczą. A tak naprawdę mamy jeszcze tutaj za Granatami kolejną. Też równie łatwą. Ok, tu mnie teraz czeka zejście na Pościel Jasińskiego. Ono jest dość ciekawe. O, sama frajda. I z powrotem do góry. O, no i teraz na tamtą ścieżkę. Było trochę podejścia, teraz dla odmiany łatwa ścieżka. O, ale fajny kominek. Ależ piękny jest ten odcinek. No i zdecydowanie bardziej pusty niż fragment od Zawratu do Koziego. I teraz znów do góry. Niestety tu znowu krucho. Dość dużej ostrożności wymaga ten odcinek, ale zaraz już będzie lepiej. Kolejne zejście za mną i tutaj się chyba do góry odbija. Kojarzy ten fragment. Tu będzie dość sporo podejścia. O, jest kawał podejścia. Trochę daje w kość. I to już chyba ostatnie takie duże przed końcem szlaku. No, tu był kawał podejścia. Teraz to chyba już łatwiej będzie. O, właśnie. Zostało mi trochę trawersu. No, a tam już jest Krzyżne. Mam łatwy chodnik pod nogami, więc mogę sobie odpocząć po tym dość wymagającym podejściu. O, a tam już jest Krzyżne. Kilkanaście minut i będę na końcu Orlej. Zostało jeszcze trochę zejścia, a potem w sumie ostatnia prosta na przełęcz. Tu przede mną jest już kopa nad Krzyżnem, czyli właściwie ostatni pomniejszy wierzchołek, który trzeba strawersować na Orlej Perci. Okej, został mi trawers kopy nad Krzyżnem, pewnie mniej niż 100 metrów do Krzyżnego. Zaraz będziemy kończyć Orlą. Ostatnia prosta na przełęcz. Cześć. Jest Krzyżne, koniec Orlej. Czas od Zawratu 2 godziny 23 minuty. Czas od początku wycieczki 4:50. Tu chwila przerwy i ruszam na Rysy. Ok, Orla za mną. Zrobiłem sobie parę minut przerwy na Krzyżnem. Teraz schodzę do Doliny Pięciu Stawów żółtym szlakiem, a potem przez Świstówkę będę się chciał dostać do Morskiego Oka. Tu myślę, że mam z godzinę lub półtorej zejścia, raczej łatwym terenem. Jestem strasznie zadowolony z tego czasu na Orlej, bo dla mnie to jest zdecydowanie życiówka. Poprzedni wynik pobiłem o ponad godzinę. Reszta wycieczki już myślę, że na spokojnie. Wiem, że jeszcze mnie czeka sporo przewyższenia, więc warto będzie oszczędzać nogi. Krzyżne zostaje z tyłu. Ja się cały czas obniżam tym w sumie dość wygodnym kamiennym chodnikiem. Tu raczej nie będę za wiele nagrywał. Praktycznie nie ma trudności, nic szczególnego się nie dzieje. Niby zejście, a jeszcze trzeba trochę podejść. Ale myślę, że zaraz będzie koniec i już odbiję w stronę dna Doliny Pięciu Stawów. Tam już widać drogowskaz, gdzie się kończy żółty szlak. Pewnie 2 minuty i będę skręcał w lewo i kierował się na schronisko. Teraz idę w stronę schroniska w Dolinie Pięciu Stawów i tam będę odbijał na niebieski szlak. Jestem przy schronisku, 6 godzin i 6 minut po starcie wycieczki. Tu jeszcze przez chwilę będzie w miarę płasko, ale pamiętam, że zaraz się znowu zacznie podejście. Podejście już trwa, choć na szczęście jest rozłożone na raty, więc nie jest jakoś szczególnie męczące. Ale to ogrodzili. Wydaje mi się, że minąłem najwyższe miejsce. Teraz już tylko zejście nadmorskie. O, stąd już bardzo fajnie widać Morskie Oko, no i Rysy. Dość stroma końcówka, ale już do Morskiego całkiem niedaleko. No i zostały dosłownie ostatnie metry niebieskiego szlaku. Koniec niebieskiego, teraz pod schronisko. Jest schronisko nad Morskim Okiem, 7 godzin 19 minut od startu wycieczki. O masakra. Obchodzę teraz Morskie Oko i zaraz będzie podejście do Czarnego Stawu. Tam Wielki Mięgusz, przepiękna góra, jedna z moich ulubionych. Ok, tu się kończy płaskie, zostaje podejście nad Czarny Staw pod Rysami, a później na Rysy. To póki co nie ma źle, ale wiem, że zaraz się zacznie to bardziej wymagające. Ok, już w sumie niedaleko, parę minut i będzie Czarny Staw. Jest krzyż nad Czarnym Stawem, do Czarnego Stawu dosłownie minuta. Jestem nad Czarnym Stawem, myślę, że minęło około 7 godzin 53 minuty od początku wycieczki. Samopoczucie wciąż dobre, nogi nawet nie bolą. Dość szybko minąłem te tłumy nad Czarnym Stawem. Teraz muszę obejść jeden z jego brzegów i gdzieś w tamtym miejscu zacząć podchodzić na Rysy. No i cóż, powoli koniec płaskiego. Teraz będzie już tylko do góry. Czarny Staw zostaje w dole, a ja zaczynam to główne, bardzo długie podejście. Na szczęście większość ludzi już schodzi, więc może nie będzie źle z zatorami przy łańcuchach. W sumie cieszy mnie, że się trochę chmur pojawiło, bo te upały to jednak dzisiaj mocno dają popalić. No myślę, że kawałek się już udało podejść. Staw coraz niżej, a ja się kieruję na Bólę pod Rysami, która jest takim dość naturalnym przystankiem w drodze na Rysy. No tu się już robi stromo powoli, chociaż w sumie chodnik jest cały czas wygodny, więc do Bóli pewnie dotrę bez problemu, a potem jeszcze tylko kawałek na łańcuchach i będą Rysy. Myślę, że to miejsce wszyscy znają. Najlepszy punkt widokowy w drodze na Rysy. Niedługo dojdę do Bóli pod Rysami, jest gdzieś tu, a tam już widać żeberko, w którym prowadzi letnia wersja szlaku na Rysy. Licząc od Czarnego Stawu, gdzieś tu będzie chyba połowa podejścia. Jestem tuż przed Bólą, a tu jest chyba ten jedyny płat śniegu w drodze na Rysy, który jeszcze został. Można przejść przez niego, jest nieco ślisko, albo łatwo obejść parę metrów obok. Ok, mamy Bólę pod Rysami z pięknym widokiem na Mięgusze, a ja idę tam w stronę Rysów. O matko, ile tam ludzi na łańcuchach. Nie sądzę, żeby mi się chciało stać w tej kolejce, tu jest łatwy teren przecież. Zator ominięty, teraz chyba gdzieś tam na grzędę. Zaraz pewnie będą kolejne łańcuchy, a tu mamy super widok na Żabiego Konia, czyli jedno z moich wspinaczkowych marzeń w Tatrach. Wait, wait, somebody is coming. Ale to kolejny. How many people behind? Five. Patrząc na Żabiego Konia, myślę, że mam już 2200, więc zostało pewnie z 300 metrów do szczytu. W sumie to już niedaleko. Trzeba się dostać tam potem na wierzchołki. Taki widok na dół, a do góry jeszcze kawałek, choć już zdecydowanie bliżej niż dalej. Myślę, że więcej niż 50 metrów podejścia już nie zostało, więc na pewno się uda. Tam już jest przełączka. Cześć. Jestem na przełączce, myślę, że 5-10 minut i będę na Rysach. Jeszcze się nigdy tak nie cieszyłem z wejścia na Rysy. Na polski wejdę na zaliczenie, świętował będę na słowackim. Rysy. Rysy znam, no bo wiem jaka jest stara różowa. Dobra, można. A nie. Jest i słowacki wierzchołek. Udało się tu wejść po 9 godzinach i 44 minutach od startu. Ludzi sporo, teraz trzeba jeszcze zejść, ale to już detal, jakoś się uda. Ok, fajnie się siedzi, ale pora wracać, bo jeszcze naprawdę dużo drogi zostało do parkingu. Trzeba zejść na przełączkę, a potem obniżać się grzędą w stronę Buli. Jestem z powrotem na przełączce. Teraz muszę po raz drugi przejść tą fajną granką. W sumie to schodzę już bez pośpiechu. Swoje zrobiłem. Teraz trzeba tylko w miarę dobrej formie dotrzeć do Palenicy. A jeszcze mi tam zostało dobre 12 km. Już chyba po wszystkich łańcuchach, a ja lada chwila będę schodził na Bólę i kierował się w stronę Czarnego Stawu. Udało się dojść do Buli, więc ten najtrudniejszy odcinek zejścia mam za sobą. Dobra, przejdę sobie przez ten śnieg. To jest jedyny płat, jaki został w drodze na Rysy. Czarny Staw coraz bliżej. Pewnie parę minut i się skończy to strome zejście. Koniec stromego. Tu już będzie w miarę łatwa ścieżka przy stawie. O tej porze i w takich warunkach to miejsce ma naprawdę niesamowity klimat. Spójrzcie na ten spokojny staw. Czarny Staw po raz drugi, 11,5 godziny od startu wycieczki. Było przez chwilę płasko, więc dla odmiany prawie 200 metrów w dół po kamiennych schodkach. Jeszcze pewnie jest 10 minut do schroniska, no i zostanie ten ostatni odcinek. czyli zejście asfaltem do Palenicy. Powrót pod schronisko nad Morskim Okiem, 12 godzin, 4 minuty od startu. Tam chyba jakaś akcja ratunkowa, bo śmigłowiec lata od pół godziny. Wy już wiecie, do czego to jest kolejka. O, skróty. Pewnie, że korzystam ze skrótów. Do Palenicy jeszcze godzina 10. Myślę, że trochę zetnę, ale już raczej niezbyt dużo, bo stopy zaczynają boleć. Wodogrzmoty za mną. Ostatnia prosta. Ok, jest parking. Kończymy. Finish. Ok, trasa skończona. Ja jestem na parkingu. Muszę jeszcze chwilę poczekać na resztę. Nogi nawet tak bardzo nie bolą. Jest takie ogólne wyczerpanie energetyczne, ale w sumie nie ma źle. Jakby trzeba było, to bym jeszcze gdzieś poszedł. Patrzę na statystyki i widzę, że wyszło ponad 41 km zrobione w 13 godzin 37 minut. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.